Cześć. Każda wycieczka zaczyna się w domu, od jej zaplanowania. Dziś film o tym, jak zaplanować wycieczkę w góry. Żeby w pełni wykorzystać czas spędzany w górach, najlepiej jest poświęcić chwilę czasu na planowanie wycieczki i zaprojektowanie jej w taki sposób, by w górach już działać sprawnie i bez zbędnego zastanawiania się, co będziemy robić dalej. Dziś opowiemy o tym, jak zaplanować wycieczkę tak, by była ona bezpieczna, ciekawa, ale też by pozwalała Wam jak najbardziej cieszyć się z tych chwil, które spędzacie wysoko w górach. Każdy plan wycieczki rozpoczyna się od trzech takich podstawowych pytań. Gdzie, kiedy oraz z kim? Po pierwsze, oczywiście na początku musicie wybrać rejon górski, w który się wybierzecie. Drugie pytanie to pytanie kiedy, a tak naprawdę chodzi o część sezonu, w jakim będziemy się w górach znajdować. Czy będzie to lato, czy zima, bo wówczas planowanie będzie miało jakby swoje podstawy zupełnie inne. Trzecie pytanie to z kim? Po pierwsze, oczywiście lepiej radością bycia w górach dzielić się z innymi osobami, a po drugie, lepiej jest wyjeżdżać wspólnie, ponieważ wtedy jest bezpieczniej. Jeżeli jednak wyjeżdżacie w grupie, czy nawet w dwójce turystów, to musicie pamiętać o tym, by trasę wycieczki, długość wycieczki zaprojektować tak, by wszyscy czerpali z niej przyjemność, czyli tak, by wycieczka nie była zbyt forsowna dla nikogo z zespołu. Chcielibyśmy, żeby ten film był jak najbardziej uniwersalny, dlatego podamy Wam takie jakby uniwersalne zasady planowania tej górskiej wycieczki, ale też w górach chodzi o to, żeby zawsze działać na konkretnych przykładach. Dlatego zaproponujemy Wam zaplanowanie takiej wycieczki w Karkonosze, byście na przykładzie zobaczyli kolejne elementy planowania. Powiedzmy, że w góry wybieram się z Kubą, który stoi po drugiej stronie kamery. Kuba jest w podobnym wieku. Wiem, że wycieczka w Karkonosze nie będzie zbyt forsowna dla niego. Pojedziemy sobie do Szklarskiej Poręby, skąd będziemy chcieli wyruszyć na nocleg do schroniska odrodzenia. Nasz plan zakłada, że wyruszymy sobie ze Szklarskiej Poręby, tam gdzie zaczyna się żółty szlak, i następnie szlakiem żółtym, zwanym również Starą Drogą, przejdziemy sobie przez Kukułcze Skały do schroniska pod Łapskim Szczytem. Dalej powędrujemy na Śnieżne Kotły, później w rejonie Wielkiego Szyszaka przemaszerujemy dalej, by dojść do Czarnej Przełęczy, i z Czarnej Przełęczy dalej grzbietem Karkonoszy dotrzemy do schroniska Odrodzenie, gdzie zaplanowaliśmy sobie nocleg, oczywiście wcześniej rezerwując ten nocleg z obsługą schroniska. Uwielbiam tradycyjne mapy papierowe i zawsze od nich zaczynam planować wycieczkę, ponieważ dają najłatwiejszy ogląd całego terenu. Wystarczy rozłożyć mapę, by zorientować się, jak wygląda układ szlaków i zobaczyć, jak długą drogę mamy do przebycia. Wybieramy się zimą, więc musimy też uwzględnić to, że po pierwsze przejście naszej trasy będzie dłuższe niż w warunkach letnich, ale też na naszej trasie mogą pojawić się zamknięte odcinki szlaków bądź zimowe obejścia. I tak właśnie na tej zakładanej trasie będzie, ponieważ ten szlak latem pokonałoby się w zupełnie inny sposób niż zimą. Pamiętajcie, że na dobrych mapach, aktualnych mapach turystycznych, a z takich najlepiej korzystać, bardzo często zaznaczone są czasy przejścia od pewnych charakterystycznych punktów na szlaku. Są one oznaczone zazwyczaj takimi strzałeczkami oraz liczbą wyrażoną w minutach od punktu do punktu, gdzie na mapie zazwyczaj znajdują się takie szpileczki. Przede mną mapa Karkonoszy w skali 1 do 25 tysięcy z wydawnictwa Plan, i na tej mapie znajdują się właśnie te wyliczenia czasów od punktu do punktu. Mógłbym więc wziąć chociażby kartkę papieru i spisać sobie po kolei punkty i czasy, w których powinienem się tam
znaleźć. Niektóre mapy natomiast nie posiadają takich danych i wtedy trzeba użyć metod tradycyjnych. W tym celu wystarczy wziąć linijkę czy kompas z linijką, zmierzyć odległość, jaka jest na mapie w centymetrach, skorzystać z podziałki. Przy skali 1 do 25 tysięcy 1 cm będzie odpowiadać 250 metrom do przebycia już na miejscu. Tak? Więc jeżeli przemnożymy sobie te centymetry razy te metry, wyjdzie nam odległość. Co to nam daje? Wiemy wówczas, mniej więcej możemy oszacować, jak tę odległość pokonamy w czasie. Pamiętajcie, że w górach spokojnym krokiem robimy mniej więcej 1 km na kwadrans marszu, ale nie jest to wszystko, o czym powinniście pamiętać. Bo jeżeli liczycie takimi tradycyjnymi sposobami czas swojej wycieczki, to musicie też wziąć pod uwagę przewyższenia. Tutaj musielibyśmy przeliczyć jeszcze przewyższenia, które będziemy pokonywać i założyć, że każde 100 metrów podejść do góry da nam kolejne 15 minut do czasu naszej wycieczki. Nie warto zapominać o takich tradycyjnych metodach wyznaczania trasy i czasu, który potrzebujemy na jej przebycie. Pamiętajcie, że w górach mogą zdarzyć się takie sytuacje, że nie zawsze będziecie korzystać ze szlaków, jeśli poruszacie się poza terenami parków narodowych czy rezerwatów, to być może wybierzecie jakąś drogę leśną. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, jak długo będziecie musieli tą drogą iść do danego punktu, to właśnie taki tradycyjny sposób sprawdzi się tutaj doskonale. Jest natomiast dobra informacja i nie zawsze musimy z ołówkiem i kartką papieru liczyć wszystkie czasy i ślęczeć żmudnie nad mapą, żeby wiedzieć dokładnie, ile czasu zajmie nam dana wycieczka. Z pomocą przyjść nam mogą różne strony internetowe, aplikacje, które można obsługiwać albo z poziomu komputera, albo na swoich telefonach komórkowych. I jedną z takich aplikacji podstawowych, ale jedną z najbardziej użytecznych w polskich górach dla turystów jest strona mapyturystyczne.pl. Za pomocą strony mapaturystyczna.pl możecie punkt po punkcie wyznaczyć przebieg swojej wycieczki, a strona ta czy aplikacja w wersji mobilnej poda Wam czas oraz dystans potrzebny do przejścia danej trasy. W naszym przypadku to 5 godzin i 24 minuty i 14 km i 800 metrów do przejścia. Pamiętajcie jednak, że aplikacja ta liczy czas dla warunków turystycznych latem. Jeżeli będziemy szli zimą przy bardzo niekorzystnych warunkach, ten czas może się wydłużyć nawet dwukrotnie, jeśli będziemy przedzierać się przez głębokie śniegi. Warto wiedzieć, że dzięki tej stronie możecie wydrukować sobie plan takiej wycieczki, zabrać go do kieszeni i z takim planem wiedzieć, o której mniej więcej godzinie będziecie w danym schronisku czy przy węźle szlaków. Jeśli idę w jakimś sprawdzonym zespole z kolegą, to zazwyczaj nie biorę takiego planu, chyba że zrzucam sobie go do PDF-a i ładuję na telefon, ale jeśli na przykład chodzę jako przewodnik górski z grupami, to bardzo często korzystam z takiej podpowiedzi. Dzięki temu zawsze mogę cały czas śledzić, jak szybko poruszamy się w terenie, czy jesteśmy spóźnieni, czy nie. Warto pamiętać, że do takiego czasu trzeba doliczyć miejsca, trzeba doliczyć czas na odpoczynki i ewentualne jakieś przebieranie się na szlaku, czy różne tego typu wypadki, które zawsze wydłużą nam odrobinę wycieczkę. Wycieczki górskie to oczywiście nie wyścigi, ale zachęcam Was, byście korzystali również w górach z zegarka, a bardzo często można wykorzystać go na przykład puszczając na początku wycieczki stoper. Dzięki temu będziecie łatwiej kontrolować czas, nie będziecie musieli w głowie przeliczać, jak długo już idziecie. Taki stoper też może przydać Wam się, jeżeli będziecie chcieli sprawdzić międzyczasy od danego punktu do danego i zobaczyć, czy Wasza wycieczka jest mocno pod czasem, czy na przykład nadrabiacie i robicie sobie czasowy zapas.
To, co warto jeszcze w tym miejscu powiedzieć, to pamiętajcie, że wycieczki górskie należy planować tak, by poruszać się od świtu do zmierzchu, bo wtedy jest po prostu bezpieczniej, no i możemy cieszyć się widokami, które w górach są piękne. Pamiętajcie również o tym, że warto założyć coś takiego jak godzina, w której powinniśmy zawrócić, jeśli nie dojdziemy do miejsca, które jest celem naszej wycieczki. Jeśli będziecie uprawiać turystykę zimą, to zawsze warto wyznaczyć sobie taki czas, kiedy dojdziemy do wniosku, że na osiągnięcie naszego celu jest za późno. Trzeba zrobić tył zwrot i wrócić z powrotem w bezpieczne miejsce. Drugą stroną czy aplikacją mobilną, którą chciałbym Wam polecić, jest strona mapy.cz. To taki odpowiednik czeski tej aplikacji mapaturystyczna.pl. I jeżeli wyznaczyłem tą trasę teraz, którą chcielibyśmy przejść do schroniska Odrodzenie, to aplikacja pokazała mi troszeczkę inny czas przejścia i troszeczkę inną odległość. Wszystko dlatego, że aplikacja wyrysowała mi trasę troszeczkę inaczej, mianowicie wzięła pod uwagę odcinki szlaku, które są zamknięte z powodu zagrożenia lawinowego. Pamiętajcie, żeby nie polegać w 100% tylko na aplikacjach internetowych i tym, co aplikacja Wam wyznaczy i podpowie. Mogą w tych aplikacjach pojawiać się błędy, chociaż często pewne zamknięcia szlaków są nanoszone już do systemu i nawet często taka strona ostrzega przed zmianami na trasie. Aplikacja mapy.cz wyznaczyła inaczej trasę i mówiłem, że pokazała ją lepiej, jeśli chodzi o zimowe przebiegi szlaków. I faktycznie tak jest, jeśli chodzi o rejon powyżej schroniska pod Łapskim Szczytem. Tutaj aplikacja poprowadziła nas trasą tak zwaną mokrą ścieżką, czyli szlakiem niebieskim biegnącym na południe od schroniska, by dojść do szlaku czerwonego grzbietowego w stronę Śnieżnych Kotów. Poprzednia aplikacja mapy turystyczne prowadziła nas przez zamknięty zimą szlak żółty. Natomiast już w dalszej części za Śnieżnymi Kotłami ta aplikacja też troszeczkę się pomyliła, ponieważ pokazała nam drogę północnymi zboczami Wielkiego Szyszaka, a powinno się przejść trawersem południowych zboczy, gdzie wyznaczony jest zimowy tyczkowany szlak. Takie wiadomości musicie zdobyć z innych źródeł, nie tylko z aplikacji. Źródłem takich informacji w polskich górach mogą być na przykład strony parków narodowych. Dajmy na to strona Tatrzańskiego Parku Narodowego, a w przypadku tej naszej projektowanej wycieczki strona Karkonoskiego Parku Narodowego. Tam na tej stronie znajdziecie taką zakładkę ostrzeżenia i w tej zakładce nie tylko macie wypisane szlaki, które są zamknięte zimą, lecz także jest interaktywna mapa, gdzie te szlaki zaznaczone są czerwonym kolorem, a niebieskim kolorem wyznaczone są obejścia zimowe. I w naszym przykładzie jest doskonale zaznaczony szlak powyżej schroniska pod Łapskim Szczytem, natomiast nie ma tutaj zimowego obejścia, za to jeśli korzystacie z mapy papierowej, to zimowe obejście wyznaczone takimi malutkimi krzyżykami znajdziecie na mapie papierowej. Jeśli jesteście, tak jak ja, frikami gapienia się w mapy i planowania wycieczek, to polecę Wam jeszcze jedną stronę internetową, fatmap.com. Dzięki tej mapie, która przedstawia obraz terenu w 3D, możecie zobaczyć, jak wygląda ukształtowanie terenu, na przykład przewidując to, czy będzie bardzo stromo pod górkę. Taka mapa przydaje się również bardzo mocno zimą, dzięki temu, że możecie włączyć w mapie podkład miejsc zagrożonych lawinami. I tu w przypadku Karkonoszy możemy sobie podświetlić te miejsca, które są terenami lawinowymi, tak by właśnie jeszcze lepiej zapamiętać
by nie wejść na te szlaki, które są zamknięte, które są zagrożone, by nie znaleźć się w nieodpowiednim miejscu, gdzie nasze życie będzie po prostu zagrożone. Planowanie trasy to jedno, ale też warto zawsze usiąść nad mapą i rozejrzeć się, w których miejscach na trasie po pierwsze są miejsca odpoczynku, schroniska, punkty na przykład czerpania wody. Może w polskich górach nie jest to tak duży problem, ale jeśli pojedziecie na przykład na trekking po Kaukazie, to już będzie bardzo ważne, żeby tę wodę uzupełniać bądź nosić odpowiedni zapas ze sobą. Pamiętajcie również, że aplikacje internetowe czy zegarki sportowe pozwalają zapisywać trasę. Jeśli na przykład dojdzie do takiego załamania pogody, do na przykład bardzo dużej mgły, to wtedy z tych aplikacji można skorzystać, na przykład cofając się po własnym śladzie, który już przebyliśmy. Pamiętajcie natomiast, że są to zawsze urządzenia elektroniczne i one mogą zawieść. Na przykład w niskich temperaturach bateria w takich urządzeniach może się błyskawicznie wyczerpać. Dlatego bezwzględnie zawsze w plecaku powinna być mapa papierowa, w głowie znajomość terenu, ewentualne miejsca ewakuacji właśnie w przypadku jakiejś śnieżycy czy latem burzy, która nas zaskoczy wysoko w górach. No a do mapy bardzo dobrym pomysłem jest zabieranie zawsze kompasu, który w gęstej mgle pozwoli nam iść we właściwym kierunku. Elementem planowania wycieczki w góry jest zawsze sprawdzanie prognoz pogody. I tak naprawdę dobrze będzie, jeśli będziecie sprawdzać kilka prognoz pogody, bo prognoza to tylko właśnie prognoza. I jeżeli porównacie kilka modeli pogodowych, to możecie wyciągnąć sobie z tego jakąś średnią i mieć ogląd na to, jakie warunki faktycznie w górach tego dnia będą panowały. W aplikacji Mapy CZ można przesunąć nawet taki suwaczek i też pokaże nam mniej więcej pogodę w tych miejscach, w których będziemy się znajdować. Odsyłam Was w tym miejscu do naszego YouTube'a, gdzie znajdziecie film o pogodzie w górach, oraz na nasz blog, gdzie jest artykuł o tym, z jakich serwisów warto korzystać, gdzie zaglądać, jak często, kiedy to robić, tak by nie być zaskoczonym przez załamanie pogodowe gdzieś na szczycie. Musimy pamiętać o tym, że elementem planowania wycieczki jest oczywiście zabranie odpowiedniego ekwipunku, odzieży oraz żywności. Musicie być przygotowani na to, co konkretnie w górach się wydarzy, więc odpowiednio spakowany plecak to też element planu. Nie będę Wam tutaj opowiadał też o tym, jak spakować się na jednodniową wycieczkę czy na kilkudniowy trekking. Takie filmy znajdziecie na naszym YouTubie, takie artykuły znajdziecie na blogu. To tematy zbyt obszerne, by potraktować je tutaj w kilku słowach. W zależności od tego, czy wybieramy się latem, czy wybieramy się zimą, czy będziemy poruszać się w lekkim stylu, czy będzie to spokojna, turystyczna wycieczka, wszystko to zmieni dobór naszego ekwipunku. Nikt oczywiście w górach nie planuje najgorszych scenariuszy, ale na najgorsze rzeczy dobry turysta powinien być przygotowany. Dlatego planując wycieczkę w góry, pamiętajcie, żeby wziąć pod uwagę pewne elementy waszego zabezpieczenia. Zadbać o swoje bezpieczeństwo już w domu. Co możecie zrobić? Po pierwsze, pobrać aplikację Ratunek. To aplikacja działająca w polskich górach, która pozwoli w razie wypadku wezwać pomoc, podać ratownikom waszą pozycję czy stan naładowania telefonu. Taka aplikacja uratowała życie już wielu ludziom i podkreślają to zarówno ratownicy GOPR, jak i ratownicy TOPR. Warto pamiętać oczywiście numery alarmowe w górach, numer do GOPR-u czy TOPR-u, po to, żeby wiedzieć zawsze, jak tę pomoc wezwać. Ale nie zaszkodzi po prostu wbić taki numer do książki telefonicznej i na przykład jeśli chodzi o mnie, ja takie numery mam wbite po prostu na stałe, żeby alarmować jak najszybciej. Pamiętajcie o tym również, że góry w Polsce często są w pasmach granicznych, więc warto też wklepać do telefonu numer ratunkowy Chorskiej Służby, jeśli poruszacie się na granicy z Czechami, czy słowackiego odpowiednika TOPR-u.
Często też wybieramy się w góry w różne rejony zagraniczne. Czy to jedziemy w Dolomity na Ferraty, czy jedziemy oglądać, nie wiem, łapskie piaskowce po niemieckiej stronie. Tam również warto zadbać wcześniej o zapisanie sobie numeru do Bergwachtu czy do służby górskiej pracującej w danym terenie. Pamiętajcie również, że w niektórych górach służby ratownicze nie są tak wyspecjalizowane jak w Polsce czy w krajach alpejskich. W takich miejscach musicie często liczyć tylko na siebie i tu z pomocą na pewno przyjdą sposoby wzywania pomocy w górach, które poznać możecie też z innego filmu na naszym YouTubie. Większy poziom bezpieczeństwa zapewni Wam też informacja pozostawiona w schronisku czy w domu o przebiegu Waszej trasy. Warto zostawić komuś bliskiemu trasę naszej wycieczki, a jeśli tę trasę zmieniamy z jakichś powodów, to warto napisać chociażby SMS-a: nie idziemy tędy, idziemy tędy. Wtedy, jeżeli coś by się wydarzyło podczas Waszej wycieczki, ktoś z bliskich będzie mógł wezwać pomoc w odpowiednie, konkretne miejsce. Jeśli kilka dni przebywacie w tym samym schronisku, na pewno jeśli powiecie obsłudze schroniska, o której godzinie planujecie wrócić, będzie to mile widziane, a także będzie działać na zwiększenie poziomu Waszego bezpieczeństwa. Nawet tak prozaiczne rzeczy, jak dzielenie się w mediach społecznościowych przebiegiem Waszej wycieczki, może sprawić, że Wasza wycieczka będzie bezpieczniejsza. Jeśli będziecie od czasu do czasu wrzucać jakąś storkę na Instagram, pokazywać, w którym miejscu już byłem, Wasi bliscy będą wiedzieć, jaki etap wycieczki jest za Wami. Przed wycieczką w góry warto też zgromadzić jak najwięcej informacji o rejonie, do którego się wybieramy. Z tego powodu polecam Wam szczególnie przewodniki, które są pisane przez fachowców, podają informacje fajne, sprawdzone. Tutaj pamiętajcie, że najlepiej korzystać z przewodników jak najbardziej aktualnych, bo różne rzeczy w górach mogą ulec zmianie. Chociażby na przykład jakieś schronisko może zostać zamknięte i wówczas no, nie możecie liczyć na odpoczynek w tym miejscu. Ważne też jest to, że jeżeli wybieracie się w teren, który jest bardziej techniczny, trudniejszy, to należy też ze specjalistycznych przewodników korzystać, na przykład przewodników po wiaferatach, sprawdzić, jakie trudności czekają nas na danej drodze. I tutaj też z pomocą przychodzą różne miejsca w internecie, gdzie możemy na blogach czy na stronach dedykowanych danym aktywnościom, na przykład wiaferatom, sprawdzić sobie przebiegi dróg, wydrukować topo i czuć się bezpieczniej, czuć, że zawsze jakiś taki support w postaci naszej wiedzy mamy, jeśli chodzi o przebycie danej trasy, danego odcinka, który może sprawić trudność. Na koniec jeszcze jeden temat, o którym się często zapomina w polskich górach, czyli ubezpieczenia. Pamiętajcie, że jeżeli planujecie wycieczki górskie, przygraniczne bądź wypady do państw chociażby sąsiadujących z Polską, to wówczas powinniście zadbać o ubezpieczenie, ponieważ niesienie pomocy w górach w tamtych krajach jest płatne dodatkowo z Waszej kieszeni, jeśli taki wypadek się wydarzy. Oczywiście można to robić przed każdym wypadem w góry. Można skorzystać z innych metod ubezpieczenia, jak Alpenverein czy PZU Bezpieczny Powrót. Nawet jeśli jesteście turystami, którzy chodzą tylko po polskich szlakach, tylko w polskich górach i nigdy nie zaglądacie za granicę, to jakiś element ubezpieczenia możecie również wprowadzić do Waszych wycieczek. Chociażby członkostwo w PTTK daje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i jest to zawsze jakieś więcej zwiększone bezpieczeństwo w górach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Planujcie swoje wycieczki w góry, bo dzięki temu będziecie przeżywać je nie tylko w momencie, kiedy będziecie już na miejscu, ale Wasza przygoda będzie rozpoczynać się dużo, dużo wcześniej. Do zobaczenia na szlaku. Cześć!